Skonstruuj trójkąt równoboczny wpisany w okrąg. Najpierw narysujmy okrąg, który jest dokładnie taki sam jak pierwszy okrąg. Obydwa okręgi mają taki sam promień. Przesuńmy teraz ten okrąg tak, żeby jego środek leżał na pierwszym okręgu. Środki każdego z tych okręgów leżą teraz na drugim okręgu. Sprawdźmy teraz, co może z takiej konstrukcji wynikać. Jeżeli narysuję odcinek, Łączący środki tak położonych względem siebie okręgów, to ma on długość promienia promienia każdego z tych okręgów bo obydwa promienie są równe. I jeżeli narysuję jeszcze jeden odcinek, którego jeden koniec leży w środku drugiego okręgu, a drugi koniec leży w punkcie przecięcia okręgów to jego długość jest równa promieniowi drugiego okręgu. Ale ponieważ obydwa okręgi mają takie same promienie to jego długość równa jest także promieniowi pierwszego okręgu. Te dwa odcinki mają taką samą długość. Narysujmy jeszcze jeden odcinek łączący ten punkt z tym. Jego długość to promień pierwszego okręgu czyli jest tak samo długi jak te dwa odcinki. W ten sposób skonstruowaliśmy trójkąt równoboczny. Czy to nam się może do czegokolwiek przydać? Wiemy, że wszystkie kąty wewnętrzne w trójkącie równobocznym mają miarę 60 stopni. Miara tego kąta to 60 stopni. Do czego może się nam ta wiedza przydać? Jeżeli skonstruujemy jeszcze jeden trójkąt symetryczny do tego, który już mamy, to jest jego pierwszy bok. Kąt między tymi odcinkami również ma miarę 60 stopni. W takim razie ten kąt ma miarę 120 stopni, bo jest to suma dwóch kątów, z których każdy ma miarę 60 stopni. I ta informacja zdecydowanie nam się przyda. Jeżeli ten kąt to 120 stopni, czyli 1 trzecia kąta pełnego, to ten łuk jest 1 trzecią okręgu. Jeżeli tak, to jeżeli połączę te dwa punkty, wycinające z okręgu 1 trzecią, to jest to bok trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg. Teraz wystarczy powtórzyć tę samą konstrukcję jeszcze dwa razy i będziemy mieli trójkąt, o który nam chodzi. Skorzystajmy z tego samego, drugiego okręgu, bo tutaj już nie jest nam potrzebny. Przesuńmy go tak, żeby jego środek leżał na pierwszym okręgu i żeby przecinał on pierwszy okrąg w tych dwóch punktach. Znowu wykorzystamy odcinek, którego tutaj już nie potrzebujemy. I jak poprzednio, miara tego łuku to 120 stopni. Na tej samej zasadzie to jest drugi bok trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg, bo jest on oparty na łuku 120 stopni. Moglibyśmy znowu przesunąć ten okrąg i powtórzyć to samo trzeci raz, ale nie musimy tego robić, bo mamy już wszystkie trzy wierzchołki trójkąta. Wystarczy, że połączymy ten punkt i ten punkt. No i zrobione. Skonstruowaliśmy trójkąt równoboczny wpisany w okrąg.